Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę piekł chleb. Chleb taki domowy, z piekarnika i będzie bardzo zbliżony do tego chleba, który pieczemy w piecach. A dlaczego? Dlatego, że użyję właśnie takiego glinianego naczynia. Jeżeli mamy w domu porządny, gruby, żeliwny garnek, to możemy jego użyć i też fajnie wyjdzie. Co nam będzie potrzebne do chleba? Kilogram uniwersalnej mąki, do tego 15 gramów świeżych drożdży, 20 gramów soli i 800 ml letniej wody. Woda ma w tej chwili 26 stopni i taką wodę powinniśmy użyć do rozpuszczenia drożdży. Dobrze, a więc zaczynamy, bo tu gadania dużo nie ma. Termometr wyjmuję i wkruszam drożdże. Nie będę czekał, aż drożdże się, wystartują, tylko od razu wleję do mąki i będę wyrabiał ciasto, ponieważ ciasto będzie i tak dość długo stało, więc drożdże sobie śmiało ruszą. Dobrze, drożdże rozpuszczone, wsypuję sól i wlewam wodę z drożdżami. Zrobić chleb jest naprawdę bardzo prosto, właśnie taki i z chrupiącą skórką będzie taki fajnie wypieczony. Dobra, i dokładnie wyrabiamy. Nie dodaję, jak widzicie, żadnych tłuszczów, żadnych oliw, olejów, ponieważ nie jest to ani focaccia, ani ciabata, tylko po prostu zwykły chleb na drożdżach. Mąka, woda i drożdże. I nic więcej. Dobrze, składniki mam z grubsza wymieszane, teraz będę wyrabiał ręcznie. Już pięknie pachnie drożdżami, uwielbiam taki świeży zapach drożdży. To znaczy, że coś się będzie działo dzisiaj w piekarniku. Zobaczcie, ciasto już się odkleja od rąk, to znaczy, że pierwszy etap jest za mną. Tak wyrobione ciasto przykrywam folią i zostawiam na 20 minut. Po 20 minutach ciasto jeszcze raz będę wyrabiał, ale już będę robił to w ten sposób. Patrz, zobaczcie, będę po prostu naciągał ciasto z dołu do góry, tak nakładał. I taką czynność będę robił 4 razy właśnie co 20 minut. Po ostatnim razie ciasto zostawię do wyrośnięcia w spokoju na jakieś 8 godzin, a później się spotykamy. Minęło 10 godzin, mówiłem o 8, ale zostawiłem ciasto na 10 godzin. Zobaczcie, jak fajnie wygląda, jak ono pięknie urosło. Ciasto jest po prostu idealne, zobaczcie. Teraz ciasto musimy wyjąć z miski. Ja troszeczkę obsypię boki, żeby było mi łatwiej po prostu podebrać ręką ciasto. Dobra, teraz obsypię deskę i wyjmę ciasto. Zobaczcie, jakie fajne. I teraz przedzielę ciasto na dwa, ponieważ z kilograma mąki wyjdą fajne dwa chlebki. Myślę, że tak wystarczy. Zobaczcie, zrobię to w ten sposób. Jeszcze naciągam ciasto tak. O. Coś takiego. Pod spód zakładamy te wszystkie zakładki. I teraz drugie. Przełożę je do misek. Obsypię trochę mąką. Teraz tak, przykryję te dwa chlebki folią i zostawię na jakąś godzinę jeszcze, żeby ono jeszcze raz wyrosło. W tym samym czasie wkładam do piekarnika moje naczynie rozgrzanego do 250 stopni, niech ono się nagrzewa, ponieważ chleb będziemy wkładali do rozgrzanego już właśnie naczynia. A więc do zobaczenia za chwileczkę.
ciasto jest gotowe już do włożenia do naczynia. Zobaczcie, naczynie aż dymi, tak jest mocno rozgrzane, więc teraz wykładamy ciasto i wkładamy je do środka. Ja jeszcze szybciutko zmoczę wodą, żeby skórka się za bardzo i za szybko nie zrumieniła. I przykrywamy. I za chwileczkę przekonamy się, co z tego wyjdzie. I teraz tak, wkładam do piekarnika rozgrzanego do 250 stopni na 25 minut. Po 25 minutach zdejmę pokrywę, żeby ciasto pięknie przyrumienić przez jakieś 10 minut. A więc do zobaczenia za pół godziny. I chlebki upieczone, zobaczcie, pierwszy tutaj leży. Może one nie są takie, wiecie, piękne, ładne, kształtne jak ze sklepu, ale tam są pieczone przecież w formach, a my takiej formy nie mamy. Więc musimy się zadowolić takim kształtem, jaki jest, ale smak jest nieporównywalnie lepszy. Tutaj jeszcze dochodzi mi chlebek, już go wyjmuję. Zobaczcie, pięknie wygląda. Pamiętajmy, że dobrze wypieczony chleb musi mieć głuchy odgłos od spodu. Właśnie tak. Ale ja na razie tego kroju nie będę, ukroję tego, który już był wcześniej wyjęty. A ten chlebek położę na dwóch łyżkach, tak jak ten, ponieważ nie mam takich kratek, a ważne jest, żeby właśnie po wyjęciu z piekarnika chleb poleżał jakiś czas właśnie na kratce, żeby od spodu się nie zaparował, bo jak się zaparuje, to zmięknie skórka i nie będzie chrupiąca. A cała magia domowego chleba właśnie polega na chrupiącej, pachnącej skórce. A więc spróbujmy teraz go pokroić. Co nam z tego wyszło? Słyszycie? I to jest chlebek tylko na drożdżach. Zobaczcie, jest delikatny, jest dobrze wyrośnięty. Zobaczcie, co świadczą o tym właśnie te dziury. Taki właśnie świeży chlebek najlepiej smakuje z masłem i z niczym więcej. On jeszcze jest, zobaczcie, on aż chrupie. Wezmę troszkę masła. Brak słów. Po prostu poezja. Skórka chrupiąca. A ja zapraszam Państwa do subskrybowania mojego kanału. Oczywiście jest tam też dzwonek, który należy nacisnąć. Wtedy będziecie Państwo wiedzieć za każdym razem, kiedy wrzucę film. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam. I do zobaczenia już w kolejnym odcinku. No i życzę Wam takich wypieków i smacznego.